Dzień dobry, witajcie. Magnez jest makroelementem, który występuje głównie w przestrzeni wewnątrzkomórkowej. Jest oczywiście niezbędny dla naszego życia, jest obecny w kościach, gdzie razem z wapniem i fosforanami warunkuje prawidłową budowę, strukturę kości. Jak to często podaje się w piśmiennictwie, jest kofaktorem ponad 300 różnych enzymów. Natomiast prawda jest taka, że magnez faktycznie bierze udział w różnych reakcjach enzymatycznych, głównie w glikolizie, ale także jest kofaktorem enzymów łańcucha oddechowego, jak również bierze udział w prawidłowej syntezie kwasów nukleinowych. Wiadomo, że magnez również warunkuje prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, układu mięśniowego, prawidłową pracę serca, kurczliwość mięśni. Bardzo żywo jest ostatnio dyskutowana rola niedoborów magnezu w rozwoju chorób nowotworowych, miażdżycy, nadciśnienia czy nawet depresji. Magnez poleca się przede wszystkim jako środek na skurcze mięśni szkieletowych. Na przykład dla sportowców w tak zwanych exercises associated muscle cramps, czyli skurczach mięśni, które pojawiają się podczas wysiłku fizycznego, czasami bolesnych skurczów mięśni, które mogą utrudnić życie każdego sportowca. Jest także polecany kobietom w ciąży. Dlaczego? Bo ma chronić przed skurczami, przedwczesnymi skurczami macicy, które mogą prowadzić do przedwczesnego porodu, czy nawet poronienia. Ma także chronić przed rozwojem nadciśnienia tętniczego, no bo wiadomo, jeżeli rozkurcza mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, to prowadząc do ich wazodylatacji, czyli zmniejsza się ciśnienie tętnicze krwi, a więc zapobiegać ma w ten sposób preeklampsji, czyli stanowi przedrzut zawkowemu, więc polecany jest kobietom w ciąży. Również polecany jest osobom starszym, które często cierpią na bolesne bóle, bolesne skurcze mięśni kończyn, zwłaszcza w nocy, tak zwany też zespół niespokojnych nóg. Polecany jest na tiki nerwowe, polecany jest także, jeżeli komuś drgają powieki, a więc generalnie na wszelkie bolesne skurcze mięśni, tiki nerwowe, drgające powieki, ten magnez jest zalecany. Trzeba jednak pamiętać, że za skurcze mięśni szkieletowych odpowiada bardzo wiele różnych czynników i magnez wcale wśród nich nie jest najważniejszy. Odpowiada wapń, poprzez kanały wapniowe napływ wapnia powoduje depolaryzację i skurcz mięśnia, odpowiada pompa sodowo-potasowa, odpowiada przede wszystkim, odpowiadają niektóre białka. W przypadku mięśni gładkich kalmodulina, poprzecznie proszkowanych aktynamiozyna. Odpowiadają również neurotransmitery, takie jak acetylocholina, która poprzez związanie z receptorem nikotynowym bierze udział w skurczach, czy w przewodnictwie nerwowym, nerwowo-mięśniowym, w prawidłowym funkcjonowaniu płytki motorycznej, no, w płytki nerwowo-mięśniowej itd., itd. Wiele różnych czynników. Jak się okazuje, w większości przypadków te skurcze i bolesność mięśni nie są powodowane niedoborami magnezu, a stosowanie magnezu w tych przypadkach jest zupełnie absurdalne i niezasadne, wbrew temu, co nam mówią reklamy suplementów magnezu, są nawet specjalne preparaty z magnezem na skurcze, tak? Na skurcz, który ma ustąpić po zastosowaniu takiego preparatu. Niestety nie znajduje to żadnego uzasadnienia w badaniach klinicznych. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o skurcze mięśni występujące u sportowców, czyli związane z wysiłkiem fizycznym, to nie są one spowodowane zaburzeniami elektrolitowymi ani odwodnieniem, jak to się wcześniej powszechnie uważało. Istnieją badania, metaanalizy, jest również przegląd metaanaliz dokonany przez Cochrane, w którym wykazano, że odwodnienie, nawet sięgające powyżej 3, a nawet powyżej 5%, jak również nie jest powodem skurczów mięśniowych, jak również zaburzenia elektrolitowe w zakresie wapnia, potasu, magnezu u ćwiczących aktywnie sportowców nie są powodem skurczów mięśniowych. Oczywiście te wszystkie badania, o których tutaj mówię, są dostępne w opisie pod tym filmem i do niego odsyłam. Dlaczego tak dawniej uważano? Uważano, że wapń, który napływa do komórek u ćwiczącego sportowca, powodując depolaryzację włókien mięśniowych i skurcz, tak, działa antagonistycznie w stosunku do magnezu, więc podając magnez można te skurcze zniwelować.
Ale trzeba pamiętać, że skurcze mięśniowe odbywają się często na zasadzie wszystko albo nic. Nie są słabsze, silniejsze, mocniejsze, ale generalnie albo wystąpi potencjał i ten skurcz nastąpi, albo nie wystąpi on wcale. Magnez znajduje się głównie wewnątrzkomórkowo, więc już na logikę jest mało prawdopodobne, żeby przyjęcie suplementów magnezu z taką ilością, która jest w tych suplementach, działało ochronnie czy przeciwskurczowo. Co więcej, są badania, w których podawano magnez pozajelitowo, dożylnie, a więc należy przyjąć, że w tym przypadku absorpcja magnezu wynosiła 100%, która również nie zapobiegała czy nie zmniejszała bolesnych skurczów u sportowców. Mówię to o tym dlatego, że często skupiamy się na tym, jaki preparat magnezu jest najlepszy, mleczan, cytrynian, czy może jabłczan, a może chlorek magnezu, żeby się najlepiej przyswojał, działał. Okazuje się, że żaden z tych preparatów nie będzie zapobiegał skurczom mięśni u sportowców, ponieważ inna jest etiologia tych skurczów. Jaka etiologia? Okazuje się, że najczęściej przyczyną skurczów, bolesnych skurczów u sportowców, które również pojawiają się w trakcie wysiłku fizycznego, jest mikrouszkodzenie włókien mięśniowych, za które odpowiada również tak zwany delayed onset muscle soreness, czyli opóźnioną bolesność mięśni, uszkodzenie neuronu ruchowego, uszkodzenie płytki mięśniowej, oczywiście mogą to być mikrouszkodzenia, czasami niedokrwienie mięśnia, związane również ze szybkim męczeniem się mięśnia, więc skurcze będą występować u osób, które mają nieadekwatny, nadmierny, obciążający wysiłek fizyczny, w którym występuje zbyt szybkie męczenie się mięśni, jak również gdy zaczynają sport jeszcze w krótkim odstępie czasu, gdy doszło do mikrouszkodzeń mięśni po poprzednim wysiłku. Ja kiedyś mówiłem, że można ćwiczyć, mimo że występuje tutaj, występują zakwasy. Owszem, można, ale niestety takim powikłaniem może być zwiększone ryzyko wystąpienia skurczów podczas takich ćwiczeń. Dlaczego tak się dzieje? Moi drodzy, często za to odpowiedzialne są czynniki genetyczne. To też w niektórych badaniach wykazano, one są dostępne pod filmem, że u pewnych osób, u których wcześniej takie skurcze już się pojawiały, istnieje większe ryzyko, że one będą się pojawiać w przyszłości. Za to też odpowiadają niestety czynniki genetyczne. Natomiast tak jak powiedziałem, zwykle to, o czym powiedziałem wcześniej, czyli mikrouszkodzenia włókien ścięgien czy uszkodzenie neuronu, i w tym przypadku najlepszym działaniem zapobiegawczym czy leczniczym, gdy taki skurcz już wystąpi, jest rozgrzewanie się przed treningiem lub stretching, czyli rozciąganie mięśni lub nawet smarowanie żelami zawierającymi niesterydowe leki przeciwzapalne. Są takie żele, maści, niż stosowanie suplementów magnezu. U osób, których wystąpiły takie bolesne skurcze, nie stwierdzono zależności pomiędzy ich wystąpieniem a niedoborami potasu, chlorków, magnezu, sodu czy właśnie odwodnieniem organizmu. Jest to zgodne z tym, co obserwujemy w hipernatremii, która często towarzyszy przewodnieniu hipertonicznemu. Przewodnienie hipertoniczne w rezultacie prowadzi do odwodnienia komórek. Jest zmniejszenie objętości płynu wewnątrzkomórkowego, komórki się kurczą. I tak często sportowcy i trenerzy uważali, że obkurczenie tych komórek związane z odwodnieniem mięśni, ale to może być również przewodnienie hipertoniczne, które prowadzi też do odwodnienia komórek, prowadzi do ich obkurczenia i indukuje potencjały prowadzące do skurczu. Niestety tego nie udowodniono. Tak więc, moi drodzy, magnez dla sportowców? Nie. Jeżeli chodzi o Australijski Instytut Sportu, który jest takim wiarygodnym ośrodkiem badawczym oceniającym badania naukowe i zasadność stosowania suplementów dla sportowców, magnez znajduje się w grupie C, a więc oceniany jest jako nieskuteczny i niezalecany dla sportowców. Natomiast w grupie A dla sportowców znajdują się inne, jak chociażby płyny elektrolitowe, owszem, zawierające sód, potas, chlorki, magnez i wapń również, ale tutaj mówimy o magnezie jako w leczeniu tych bolesnych skurczów mięśni. Oczywiście znajdują się odżywki białkowe, znajduje się na przykład kofeina, znajduje się na przykład beta-alanina. Natomiast, tak jak powiedziałem, magnez prawdopodobnie nie odgrywa większej roli w występowaniu tych skurczów. Oczywiście inna jest sytuacja, jeżeli osoba chora ma niedobory magnezu. Ale tak jak powiedziałem, te niedobory zdarzają się tak naprawdę wyjątkowo rzadko. Jeżeli chodzi o sportowców przyjmujących odpowiednią, adekwatną ilość płynów elektrolitowych, a mimo to skarżących się na skurcze
na bolesne skurcze mięśni. Kolejną grupą są kobiety w ciąży. Badanie Cochrane, przegląd metaanaliz, wykazał, że nie ma żadnych dowodów naukowych po to, by kobietom w ciąży zalecać magnez. Mimo, że to się robi, oczywiście, to nie jest błąd. Co najwyżej nie odniosą żadnych korzyści, ale magnez nie chroni przed stanem przedrzutzawkowym. Istnieją bardzo słabe dowody naukowe z przeglądu tych badań, że magnez może nieco nieznacznie zmniejszać ryzyko wystąpienia skurczów, łydek, mięśni, prawda, kończyn dolnych u kobiet po trzecim trymestrze ciąży, aczkolwiek są to słabe dane naukowe, natomiast zalecanie magnezu kobietom w ciąży opiera się na bardzo niskiej jakości danych naukowych. Tutaj, jeżeli chodzi o ten sport, jeszcze co wcześniej mówiłem, jakość badań naukowych oceniających spożywanie czy zażywanie suplementów magnezu właśnie w celu zapobiegania występowania bolesnych skurczów mięśni u sportowców jest bardzo niska. Baza przeglądu Cochrane, tych metaanaliz, stwierdza, że nawet w zasadzie można powiedzieć, że brak jakichkolwiek danych naukowych, które rzetelnie by ten problem oceniały. Kolejną grupą są tutaj osoby starsze, które często skarżą się na bóle mięśni, zwłaszcza w nocy, mówimy też tak zwanym zespole niespokojnych nóg. Tutaj dane naukowe są średniej i umiarkowanej wartości, które wskazują, że nie ma potrzeby u takich osób suplementacji magnezu, dlatego że magnez w tym przypadku po prostu nie działa. Przyczyną bolesnych często skurczów mięśni osób dorosłych są zaburzenia krążenia bardzo często, często zakrzepowe zapalenie żył, czasami również niedobory żelaza, ale związane są one często z stanami naczyniowymi, że zmianami w obrębie naczyń. W takim przypadku większą korzyść ze stosowania suplementów magnezu odnosi się podając tak zwane leki flebotropowe. Dobesylan wapnia, diosminę, hesperydynę, trokserutynę w połączeniu z witaminą C. Działa również chinina, ale ona została zaniechana ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. U osób starszych często dochodzi do uszkodzenia neuronu ruchowego, zwłaszcza na przykład w polineuropatii cukrzycowej. Czasami te bóle, mrowienie i skurcze mięśni mogą mieć związek ze zwyrodnieniem kręgosłupa, a więc generalnie podłoże neurologiczne, a nie związane z zaburzeniami elektrolitowymi. Moi drodzy, o tym trzeba pamiętać, bo często przychodzą pacjenci na przykład do apteki, osoba z chorobą Parkinsona, że jej się trzęsą ręce, że chce magnez, dziecko, które na przykład mruży oczy, bo ma krótkowzroczność i matka to myli z drgającą powieką i prosi o magnez. W cukrzycy również zaburzenia neurologiczne, drętwienie, mrowienie rąk, skurcze mięśni związane z neuropatią, z nieprawidłowym przekaźnictwem nerwowo-mięśniowym, również ludzie proszą o magnez. W tych przypadkach przyczyna jest inna i magnez nie będzie działał. Jeżeli chodzi o tiki nerwowe, czy na przykład drgającą powiekę, to na 99% nie jest to wywołane spożywaniem magnezu, niedoborem magnezu, ani niedoborami elektrolitowymi. Jest to również zaburzenie czynności nerwowo-przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego, zwykle samoistnie ustępuje i nie jest związane ze zmianami organicznymi. Czasami jednak jest. Znam taki przypadek, że osoba skarżyła się na bolesne skurcze powieki, okazało się, że ma guza mózgu, już tej osoby nie ma, a leczyła się suplementami magnezu. Więc jeżeli takie stany trwają dłużej, trzeba wykonać na przykład rezonans magnetyczny w obrębie głowy, w obrębie kręgosłupa, czy tomografię komputerową, żeby wykluczyć poważniejsze przyczyny. Jeżeli od czasu do czasu, no to nie ma problemu, ale tak jak powiedziałem, magnez najczęściej nie jest tutaj przyczyną i zalecanie magnezu w tych przypadkach mija się z celem. Oczywiście zaburzenia nerwowe, zaburzenia wydzielania neurotransmiterów, pobudliwość nerwowa, pobudzenie układu współczulnego, gdzie w pozazwojowych włóknach jest wydzielana noradrenalina, wydzielanie również mogą przyczyniać się do takich zaburzeń. Niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę, że nie są one najczęściej związane z niedoborami magnezu. Czyli podsumowując, tam gdzie zaleca się ten magnez, w tych skurczach mięśni, zwykle jest to nieuzasadnione, nie są one wywołane niedoborem magnezu. Mamy na to już bardzo dużo licznych badań naukowych, które stwierdzają, że takie działanie jest wyłącznie intuicyjne. Skoro magnez odpowiada za prawidłową kurczliwość mięśni i skurcze mięśni, to się go zaleca wszędzie tam, gdzie te skurcze mięśni występują, aczkolwiek w tych przypadkach, o których ja mówiłem, najczęściej to nie magnez, ale inne przyczyny warunkują taki stan rzeczy. Moi drodzy,
musicie uważać, żeby nie dać się oszukać przez sprzedawców suplementów magnezu, czyli przede wszystkim znać podstawę matematyki i wiedzieć, co ile kosztuje. Ja bardzo lubię matematykę, zwłaszcza rachunek różniczkowy i całkowy, na przykład równania różniczkowe z 10 niewiadomymi. Dla przykładu, moi drodzy, pochodną funkcji przychodu od ilości sprzedanych suplementów jest różnica pomiędzy wartością rynkową tych suplementów a ceną zapłaconą przez naiwnego klienta. Biznes się kręci, jeżeli pierwsza pochodna jest niezerowa. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was.